Chcemy, byście choć odrobinę poznali nas, czyli uczestników projektu w naszym kadrze. Kasia interesuje się fotografią. W wolnym czasie lubi też bawić się i opiekować młodszymi dziećmi, ale zdecydowanie jej ulubionym zajęciem jest gra w siatkówkę oraz spotykanie się ze znajomymi. Oliwia trochę wstydzi się pozować przed aparatem, ale najbardziej lubi wychodzić ze swoimi znajomymi. Mariola od dłuższego czasu gra w siatkówkę w UKS z okolicy Janowice Wielkie. Interesuje się też malowaniem i najnowszymi trendami mody. Klaudia lubi bawić się ze zwierzętami i opiekować się dziećmi. Mikołaj. Jego pasją jest wędrowanie po górach. Wolny czas lubi spędzać aktywnie, biegając na długich dystansach. Od dłuższego czasu gra na dżembie w zespole Bądź Ciszą. Chętnie uczestniczy w wolontariatach. Dominik lubi spędzać czas przed komputerem, ale jego dziewczyna zaraziła go też pasją do siatkówki. Bartek jest dość spokojną i wyciszoną osobą, ale czasem lubi powygłupiać się ze znajomymi. Jego ulubionym zajęciem jest poznawanie nowych języków oraz spacerowanie ze znajomymi. Krzysiek najbardziej lubi spędzać czas na świeżym powietrzu, grać w piłkę nożną na orliku ze znajomymi oraz uczestniczyć w różnych biegach. Paweł lubi nowe wyzwania, jest bardzo odważny i zabawny. Dużo czasu spędza na siłowni, ale lubi też poszaleć z Damianem. Damian lubi wygłupiać się z kolegami, a w wolnym czasie grać w piłkę nożną na orliku lub w CS-a, gdy jest brzydka pogoda. Rafał w przyszłości chciałby grać w piłkę nożną, bo to jest jego największa pasja. Max uwielbia uczyć się nowych rzeczy, podchodzi optymistycznie do życia i najbardziej lubi spędzać czas ze znajomymi. To jest Kuba, ale wszyscy mówią do niego Kosa. Lubi oglądać mecze piłki nożnej, a sam gra jako bramkarz. Jego ulubionym piłkarzem jest Cristiano Ronaldo. Dominik gra w piłkę nożną, a w wolnym czasie lubi pozować do zdjęć. Jego ulubionym gatunkiem muzyki jest rap, a w przyszłości chciałby być fryzjerem. Podczas trwania projektu lepiej się poznaliśmy. Nie zawsze było idealnie, ale każdy z nas dawał z siebie 100%.